Advanced Design jest programem przeznaczonym do analizy konstrukcji dla branży inżynierii lądowej, oferującym zintegrowane środowisko do modelowania, optymalizacji konstrukcji oraz raportowania wyników. W prezentowanym filmie omówione zostaną elementy interfejsu programu. Na menu dostępne w programie składają się przede wszystkim wstążki, w których pogrupowane są poszczególne funkcje programów, paski narzędzi, pilot, okno właściwości, linia komend. Oprócz tego u dołu ekranu odnaleźć możemy tryby lokalizacji, które pomocne są podczas pracy graficznej z modelem, okno, w którym możemy skonfigurować opcje podpowiedzi, jak również zestaw norm, które są skonfigurowane dla aktualnego zadania. Również dostępne są definicje jednostek, ich dokładność. W tym miejscu właśnie możemy ewentualnie modyfikować zastosowane jednostki w zadaniu, zmieniać ich dokładność. W oknie pilota, które znajduje się po lewej stronie, znajdują się trzy ikony, które umożliwiają przełączanie się pomiędzy poszczególne etapy pracy projektowej. Pracy z modelem, wyników analizy statycznej i wytrzymałościowej, a także jest tutaj dostęp do dokumentów, które przygotowane są w danym zadaniu. Jeżeli chodzi o pracę z modelem, wymienione są główne elementy, takie jak konstrukcja, obciążenia, hipotezy i zapisane widoki. Poprzez rozwinięcie gałęzi konstrukcja mamy dostęp do podsystemów, które zostały utworzone dla danego modelu MES. Na przykład mogą być to elementy pogrupowane w poszczególne piętra. Klikając na podsystemy mamy możliwość włączania, wyłączania, wybierania elementów, które znajdują się w danym systemie. W ten sposób zarządzania modelem i jego właściwościami. W obciążeniach wymieniona jest lista obciążeń, które zostały utworzone dla danej konstrukcji. Tutaj również poszczególne obciążenia wyświetlane są w postaci listy. Obciążenia mogą być wyświetlane, bądź też ich prezentacja może być wyłączona poprzez kliknięcie w odpowiednią gałąź. Jeżeli chodzi o hipotezy wytrzymałościowe, tutaj dostępne są wybrane typy analizy, jak również obwiednie i kombinacje stworzone przez użytkownika ręcznie, bądź też za pomocą generatorów, które dostępne są w programie. Zapisane widoki są to widoki utworzone przez użytkownika w celu łatwego przełączania się pomiędzy poszczególnymi fragmentami konstrukcji. Okno właściwości, które znajduje się po prawej stronie, wyświetla zebrane właściwości elementu, który akurat jest wyselekcjonowany. W zależności od tego, jaki element wybrany jest z modelu, zawartość okna będzie się zmieniała. Użytkownik ma możliwość wyświetlania właściwości, które dostępne są dla analizy metod elementów skończonych, jak również przeglądania właściwości dla danego typu elementu konstrukcyjnego, wykonanego np. z żelbetu, stali czy drewna. Jest możliwość wyświetlania również oczywiście wszystkich właściwości, bądź też dostosowywania zawartości właściwości, tak aby praca z modelem była optymalna. Funkcje programu zostały pogrupowane we wstążkach, tak aby w sposób czytelny i prosty mieć do nich dostęp podczas pracy z modelem.
paski, które również dostępne są w programie, mogą być przez użytkownika włączane i wyłączane. Dostęp do poszczególnych pasków jest poprzez kliknięcie na prawą myszkę i w menu podręcznym wybranie poszczególnych pasków, które dostępne są w programie. Oprócz funkcji, które dostępne są z poziomu wstążek i pasków narzędzi, użytkownik ma możliwość zastosowania menu, które rozwija się poprzez kliknięcie trójkąta przy logo firmy Graitec. Wszystkie funkcje tutaj pogrupowane są w taki sposób, aby móc z nich łatwo skorzystać. Uruchamianie poszczególnych poleceń możliwe jest również poprzez stosowanie skrótów klawiaturowych. Spis skrótów dostępny jest w pomocy programu w załącznikach. Dodatkowe informacje o programie Advanced Design dostępne są na stronie Robobot Polska pod adresem przedstawionym na ekranie. Materiały wideo prezentujące funkcje programu można obejrzeć na kanale YouTube firmy Graitec.